Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski, nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniło wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Wtedy przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Tych to 12 wysłał Jezus i dał im takie wskazania: idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Oto słowo Pańskie. W liturgii Adwentu zasadniczo czytanie z proroków odniesione jest do Ewangelii i teksty są tak dobrane, żeby wskazać, jak Ewangelia świadczy o wypełnieniu tychże obietnic, zapowiedzi sprzed wielu stuleci wcześniej. Z jednej strony więc wsłuchujemy się w te zapowiedzi prorockie i próbujemy odczytać je w ich pierwotnym kontekście i pytamy się, jakie chciał wywołać skutki sam prorok, gdy te słowa wypowiadał do sobie współczesnych, właśnie w tej choćby sytuacji trudnej, kryzysowej, zagrożenia wręcz egzystencji narodu wybranego, w tej trudnej dobie właśnie zagrożenia przez Asyryjczyków. Czytamy kolejny fragment, tym razem z 30 rozdziału proroka Izajasza. No, w ciągu tego dość długiego okresu, blisko pewno 40 lat trwającej działalności proroka Izajasza, były momenty, w których wobec tych zagrożeń z północy najazdem Asyryjczyków, no, władcy, możliwe, że już nie ten Achaz, który sprzymierzył się z Asyryjczykami, ale właśnie jego syn Ezechiasz, właśnie chciał może szukać pomocy na południu, w Egipcie. Więc prorok Izajasz będzie przestrzegał przed tym, by jednak nie szukać pomocy u ludzi, w mocarstwach, tak jak Achaz, powiedzmy, na północy, tak ten tutaj na południu w Egipcie. No, to jest tematem między innymi początku 30 rozdziału proroka Izajasza. I lud jest nazwany buntowniczym, dlatego że od początku księgi prawie że właśnie Pan Bóg wzywa, czytamy u proroka, żeby zdał się całkowicie na Pana Boga. Nieludzkie zabezpieczenia. To jest bardzo trudne w dobie kryzysu, bo oczywiście my zawsze myślimy po ludzku i szukamy ludzkich sposobów radzenia sobie z problemami. No, ale niesłuchanie proroka i szukanie ludzkich rozwiązań przez proroka jest oceniane jako bunt wobec Pana Boga, jako brak po prostu wiary i zaufania.
Jest to też u proroka wyraźnie związane z tym odejściem od pierwotnej wierności ludu Bożego. A więc grzechy ludu wpływają też na osłabienie wiary. No, są wyrzuty sumienia. Ludzie, jakby nie było, są świadomi tego, co robią, że łamią przymierze, że w takim razie, jeśli ich serce jest daleko od Pana Boga, źle myślą, źle czynią, to w takim razie pewno sami czują, że na Pana Boga nie ma się co zdawać. No bo wiedzą pewno, że Pan Bóg nie będzie takich grzeszników upartych wysłuchiwał w innych kwestiach, jeśli się nie chcą nawrócić. Więc ta sytuacja powtarza się nieustannie w historii. Ci, którzy odstępują od Pana Boga, czy no, osłabia się ich wiara, którzy postępują źle z wyrzutami sumienia, wtedy nie będą się uciekać o pomoc do Pana Boga, bo czują, że coś tu nie gra w tej relacji. Dlatego oni będą kombinować jak najbardziej po ludzku, będą szukali rozwiązań typowo ziemskich, by właśnie w jakiś sposób wpływać na losy, czy swoje, czy otoczenia. Więc można by rzec, że jednym z aspektów tu nauczania proroka jest właśnie ta kwestia tego nawrócenia, polegającego na zmianie serca, by odrzucić uczynki złe, odrzucić złe, przewrotne myślenie, a wtedy, jak i w pierwszym już rozdziale czytaliśmy, można zdać się na Boga i Bóg z pewnością przyjdzie z pomocą, bo On jest Bogiem miłosiernym. Dzisiejszy fragment z 30 rozdziału właśnie przede wszystkim podkreśla to, że Pan Bóg rychło okaże ci swoją łaskę. Okaże ci swoją chesed, czyli taką łaskę, miłosierdzie. Bo Bóg jest wierny, jak tylko człowiek no, ma już dyspozycję wewnętrzną serca, aby przyjąć Bożą łaskę, to ta łaska od razu jest mu udzielana. Więc Bóg mówi, ledwie usłyszy i odpowie ci. No właśnie. Ludu, który zamieszkujesz w Syjon, w Jerozolimie, nie będziesz gorzko płakał. Te wszystkie odstępstwa od Pana Boga, także szukanie pomocy w Egipcie, no niestety dopuszczanie się niesprawiedliwości społecznej, więc całe to zamieszanie i moralny, upadek moralny ludu nie jest w stanie przeszkodzić w okazywaniu ludowi także miłosierdzia. Wiadomo, że w każdych czasach są ludzie podli i są ludzie bardzo pobożni. Więc i w narodzie wybranym z pewnością w tamtych czasach wielu, pewno szczególnie tych bogaczy, dopuszczało się może no, tych niecnych czynów ograbiania, może biedniejszych, ale pewno też jakaś grupa ludzi, jak dowiemy się z dalszego nauczania proroków, szczególnie powiedzmy od proroka Sofoniasza, że Bóg upodoba sobie właśnie w tym ludzie biednym i pokornym, owych Anawim, no bo oni zdają się już tylko na Boga. A więc i pewno w tamtych trudnych czasach i ciągłego nękania przez Asyryjczyków, zagrożenia kolejnym jakimś najazdem, i w tej dobie tego spustoszenia, upadku gospodarczego, bo przecież już od czasów, kiedy Achaz przymierzył się z Asyryjczykami, musiał płacić ogromny haracz, więc całe skarby w sumie z Jerozolimy, z Judei wędrowały do Asyryjczyków. Trzeba było nawet świątynię ograbić, żeby spłacić ten haracz, zapłacić za opiekę Asyrii, a nie zniszczenie przez nich. Stąd upadek gospodarczy był potworny. No i w takich czasach pewno ci niektórzy bogaci, mając jakieś środki, próbowali sobie tym radzić, co mieli, a biedota,
była w upłakanym stanie i pewno im pozostawało tylko zdawać się na Pana Boga. W każdym razie cały lud doznał jakoś utrapienia. Pan Bóg jednak mówi, choćby ci Pan dał chlebu cisku i wodę utrapienia, to jednak nie odstąpi od ciebie. Bóg jest tutaj nazwany kilkoma tytułami. Jako nauczyciel, mistrz, więc czytamy, że twój nauczyciel już nie odstąpi, a oczy twoje patrzeć będą na twego mistrza. Nauczyciel i mistrz to bliskie określenia, wskazujące na to, że w tej historii Pan Bóg naród ćwiczy, uczy, jak nauczyciel uczy uczniów. Czyli jest to wszystko w ramach wychowywania ludu. Prawda? Izrael był świadom tego, co już znajdziemy w wypowiedziach Pięcioksięgu Mojżesza, że Bóg wychowuje swój lud, wychowuje w historii, wychowuje przez te różne doświadczenia. I nie inaczej jest i dzisiaj, że i Pan Bóg ludzi na całym świecie chce wychowywać przez te różne doświadczenia, skłonić ich do refleksji, do nawrócenia, do innego myślenia, do wołania o pomoc. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za tobą. To jest droga, idźcie nią. Droga właściwie jest też synonimem moralnego postępowania. Więc gdy Pan Bóg wskazuje drogę, to wskazuje drogę przykazań, drogę zgodną z przymierzem. Bóg więc jawi się tu w roli nauczyciela i tego, który wskazuje drogę. Archegos, by może powiedzieć, można było po grecku, jak to później w odniesieniu do samego Jezusa będzie użyte w Nowym Testamencie. On jest tym przewodnikiem. On pokazuje drogę, wprowadzi na tę właściwą drogę. To jest droga, idźcie nią. Jeśli byś chciał na prawo lub na lewo skręcić, nie wiedziałbyś właśnie, co wybrać. Więc Pan Bóg czuwa nad swoim ludem i gdy naród znajduje się na rozdrożu, Pan Bóg miłosierny gotów jest wskazać drogę. Drogę wyjścia, drogę właściwą, drogę zbawienia. Więc na rozdrożu, w takiej sytuacji kryzysowej, kiedy człowiek doświadcza zamieszania i nie wie, w którą stronę iść, może liczyć na Boże prowadzenie. Bóg nigdy nas nie pozostawia samych, bo Jemu zależy na nas, ale właśnie dopuszcza nieraz takie sytuacje stawania na rozdrożu, niepewności, ciemności, abyśmy do Niego się właśnie zwrócili o światło. Abyśmy sami uznali, że my ludzkimi zdolnościami nie jesteśmy w stanie wybrać właściwej drogi, rozpoznać, co będzie dla nas lepsze. Dlatego wołanie do Pana Boga, a On jako nauczyciel pokaże swoim uczniom, jaką drogą trzeba kroczyć. I na skutek takiego pokornego zwrócenia się do Pana Boga, ten lud idący na głos Pana odpowiednią drogą może liczyć na to, że się odmieni jego los. Więc widzimy znowu, że jest sytuacja kryzysowa. Jest elementem wychowawczym ze strony Pana Boga. Jego zamiary względem nas są zawsze dobre, zbawcze, więc nieustannie w różnych częściach, choćby proroctwa Izajasza, znajdziemy i ganienie, i biada za grzechy, i wzywanie do nawrócenia, i te słowa nadziei, zapowiedź zbawienia. Dzisiaj przedstawiony obrazek tutaj przez proroka owego zbawienia jest
no, dostosowany też do oczekiwań tamtych ludzi. Jerozolima spustoszona, Judea spustoszona, wojska asyryjskie nie tylko, że wszystko zniszczyły, wycięły w pień, ale przecież zagrabiły. Jeśli ktoś miał jakieś zapasy żywności, czy miał jakieś zwierzęta hodowlane, to przecież wojska trzeba było czymś wyżywić. Dlatego no, po przejściu wojsk lud pozostawał w głodzie i w biedzie. Nie było nawet ziarna, które można by było znowu posiać, żeby zebrać zboże. Nic więc dziwnego, że w tym kontekście Boże błogosławieństwo jest przedstawione bardzo konkretnie. On ześle deszcz na zboże, którym obsieje żrole, a pokarm z plonów ziemi będzie soczysty i pożywny. Woda gwarantuje wzrost. Jakby jeszcze do takiej biedy doszła susza, no to już kompletnie nic się, prawda, tutaj nie da wyhodować czy uprawić. Twoje trzody będą jednak pasły się w owym dniu na rozległych łąkach, woły, osły obrabiające rolę żreć będą paszę dobrze przyprawioną. No więc Pan Bóg zapowiada błogosławieństwo właśnie poprzez zaopiekowanie się tym ludem, przez podtrzymanie ich życia, bardzo konkretnie przez błogosławieństwo w formie plonów i właśnie obfitości także w stadach. Dojdzie do tego, że na każdej górze i na każdym wyniosłym pagórku będą strumienie płynących wód. Ciekawy dopisek, na czas wielkiej rzezi, gdy padną warownie. Czas wielkiej rzezi to oczywiście sąd Pana Boga nad wrogami. Z jednej strony to warownie izraelskie padają wobec właśnie najazdu wrogów, ale też Pan Bóg chce dokonać rzezi nad wrogami. Jego błogosławieństwo więc będzie związane z usunięciem wrogów i z udzieleniem obfitości wody na górach. Zasadniczo woda spływa w dół, więc gdzie tam woda na pagórkach? To znaczy musi nieźle padać, żeby pagórki ociekały wodą. To w Ziemi Świętej raczej rzadki obrazek i niewyobrażalny, żeby właśnie na każdej wysokiej górze, na każdym wyniosłym pagórku były wielkie strumienie wód. Prawda? Deszcz przychodzi, popada, wody spływają w dół, a tutaj Pan Bóg zapowiada coś takiego. Więc zapowiada no, zjawiska w przyrodzie, które zagwarantują tutaj obfitość pokarmu, nadzwyczajne. Podobnie prorok chce uwypuklić to Boże błogosławieństwo przez wskazanie, że także światło słoneczne, światło, które Pan Bóg da, światło księżyca także, będzie kilkakrotnie mocniejsze. No, wiemy, że sam Pan Bóg jest ukazany jako światło. Światło jest symbolem więc zbawienia. Nie chodzi o to, że nagle słońce tam wybuchnie jakimś ogromnym żarem i będzie siedmiokrotnie mocniej paliło, bo by wypaliło wszystko. Nie byłoby to właśnie tu jakoś błogosławieństwem, tylko przekleństwem. Natomiast jest to też jakiś symbol, metaforyczne pokazanie, że światłość Pana zaświeci nad nimi siedmiokrotnie bardziej i wtedy Pan opatrzy też rany swego ludu i uleczy jego sińce po razach. Więc skończą się wojny, ci, którzy byli poranieni w tych potyczkach wojennych, poturbowani przez wrogów, będą opatrzeni, ale przez samego Boga. Jak to może się dokonać? No, póki Pan Jezus nie przyszedł, to ciekawe, jak sobie Żydzi radzili z taką zapowiedzią, jak oni sobie to wyobrażali, że Pan Bóg opatrzy rany swojego ludu. W momencie, kiedy przychodzi Pan Jezus jako Boży Syn wcielony,
no to rzeczywiście Bóg w jego osobie konkretnie realizuje to. Jezus uzdrawia chorych ludu właśnie zgodnie z tymi zapowiedziami. I tutaj w 30 rozdziale Księgi Izajasza i wielu innych, jak choćby we wspomnianym tekście, choćby 35 rozdziału, gdzie była zapowiedź, że nawet jeleń wyskoczy, nie, że chory, chromy wyskoczy jak jeleń, że chorzy będą uzdrowieni i będą się tak radować z tej łaski uzdrowienia. Więc po tej linii też idzie dzisiejszy psalm, fragmenty psalmu 147 z refrenem: szczęśliwi wszyscy, co ufają Panu. Zwracajmy uwagę w liturgii na refreny, które są właśnie w ramach tych psalmów zwanych responsoryjnymi, bo one, te psalmy, to modlitwa ludu Bożego w odpowiedzi na Słowo Boże. Więc skoro Pan Bóg daje nam taką zapowiedź miłosierdzia, błogosławieństwa, jeśli zaufamy, zdamy się na Niego i będziemy szukać dróg, które On chce nam wskazać, a nie próbować radzić sobie po swojemu, ja sobie sam poradzę, to wówczas będziemy mogli wybuchnąć też tym śpiewem: chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać Mu psalmy, słodko Go wysławiać, bo On buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela. Dalej leczy złamanych na duchu, przywiązuje ich rany. No więc cały czas po tej linii uzdrawiania ze strony Pana Boga. I to nie tyle tylko uzdrowienia dokonywanego na ciele, bo wiemy, że Pan Bóg no, chce uzdrawiać, dając znak swojej dobroci, ale te uzdrowienia często są ilustracją działania Pana Boga na poziomie wyższym, duchowym. On chce nam przebaczać grzechy i chce w ogóle naszą kondycję tak przemienić, że ostatecznie będziemy uczestnikami życia wiecznego bez żadnych słabości, chorób i tak dalej. Do tego to wszystko zmierza. Więc nie możemy koncentrować się tylko na samych uzdrowieniach fizycznych. Niemniej widać, że no, Pan Bóg jest zbawcą całego człowieka i On przemawiał w tamtych czasach bardzo konkretnie, więc zapowiadał zbawienie, które będzie w formie bardzo wymiernej. Więc dóbr dla zaspokojenia głodu i dla przetrwania, więc nie braknie pokarmu, obfitych plonów. I z drugiej strony uleczenie ran po tych wszystkich wojnach, po tym spustoszeniu spowodowanym przez wrogów. Sam Pan Bóg chce tego dokonywać. To będzie Jego wielkie dzieło zbawcze. Więc zapowiedź bardzo konkretna, szczególnie dla tych ludzi, którzy no, doświadczali takich braków. Gdy aktualizujemy te słowa i zastanawiamy się, jak się to odnosi do nas, no to znów musimy się pytać siebie, każdy osobiście, co w mojej sytuacji dzisiaj jest no, znakiem sytuacji niezbawienia. Co jest moim brakiem, który Pan Bóg może zechcieć tutaj zaspokoić, czy też co jest moją bolączką, by Pan Bóg mógł mnie właśnie z tego jakoś uzdrowić. Przy czym no, również musimy patrzeć w tej perspektywie dalszej, że Pan Bóg nie tylko chce zaradzać naszym problemom, tym związanym z życiem doczesnym, ale chce także nas dźwigać na poziomie duchowym. I dobrze, jeśli potrafimy w świetle tych proroctw konkretnie nazwać te nasze bolączki. Może naprowadzać nas na to choćby taka droga, że powiedzmy tak jak ten naród, który wcześniej żył na przykład spokojnie na swojej ziemi, teraz nagle doświadcza no, czegoś,
co zupełnie ich destabilizuje i co czyni ich życie uciążliwym. Więc my możemy dochodzić do tego, co w nas najbardziej chore od tej strony. Czy coś zostało w naszym życiu zniszczone, coś zostało nam zabrane, czy zostaliśmy jakoś ugodzeni przez wroga i w świetle tego mamy, tak jak prorocy mówią, poszukiwać, co może być też jakoś powodem tego, iż Pan Bóg może dopuścił jakieś sytuacje wymagające zbawienia w naszym życiu. Oczywiście to bardziej na krótką metę, ale my słuchamy słów proroków nie tylko jako tych, którzy zapowiadają miłosierdzie Boga, które ma zaradzać naszym codziennym potrzebom, ale wiemy, wyczuwamy to, że prorocy zapowiadają coś, co Pan Bóg chce dokonać jako dzieło eschatologiczne, ostateczne, pełne, którego skutki będą na całą wieczność. A więc właściwie odkrywamy w dzisiejszym tekście też to światło o Bożej pedagogii, która ma nas doprowadzić do życia wiecznego. Więc poznajemy, że na tym świecie niestety bardzo często próbujemy sami sobie poradzić na ludzki sposób, a nie zdajemy się całkiem na Pana Boga. A te różne straty, czy to strata mienia, czy zdrowia, czy to, co ludzie na tym świecie cenią, a nam jakoś zostało zabrane, że to wszystko zostało zabrane może jako boski dopust, żeby wskazać na to, że my musimy bardziej zwrócić uwagę na życie wieczne, że te dobra doczesne nie są aż tak ważne i na nich nie możemy w pełni polegać, że jednak przez te różne doświadczenia może Pan Bóg chce nas właśnie na taką pustynię wyprowadzić, oderwać od przywiązania do dóbr doczesnych, do tych różnych bożków, aby właśnie odtąd bardziej zdać się na Pana Boga. Bo ilu z nas tak naprawdę w różnych sytuacjach trudniejszych, łatwiejszych, sytuacjach kryzysowych, szczególnie gdy stajemy na rozdrożu, to szuka w Ewangelii światła, co wybrać. Wielokrotnie wybieramy to, co wydaje się nam łatwiejsze, przyjemniejsze, co wydaje nam się dobrym być, co może nam tu jakoś dostarczyć więcej ziemskiej radości, a niekoniecznie wybieramy to, co trudniejsze, by zapierać się siebie, by właśnie sprawy tego świata dystansować, by właśnie wkraczać na drogę wyrzeczenia, ascezy, krzyża i w ten sposób ćwiczyć się w absolutnym zaufaniu do Pana Boga. Jezus głosi Królestwo Boże, Królestwo Niebieskie, Królestwo, do którego zmierzamy, które ma w nas posiane rozrosnąć się i mamy mieć w nim pełny udział. Czy zatem ta boska pedagogia w naszym życiu nie będzie dla nas bolesna, bo my wciąż dokonujemy wyborów niewłaściwych i dlatego Pan Bóg, upominając się o nas, może jeszcze bardziej bolesne doświadczenia zsyłać, żeby nami wstrząsnąć, bo zważ, człowiecze, że to, czego Ty chcesz, to do czego jesteś przywiązany, to Ci nie da życia wiecznego i niestety może zmierzasz ku potępieniu. Ewangelia ukazuje nam dzisiaj Jezusa jako tego pasterza, który szuka zagubionych owiec. Rzeczywiście w czasach Pana Jezusa wielu w Izraelu stało na rozdrożu. Wielu było zagubionych. Niektórzy uwili sobie jakieś tam gniazdko, czy ci saduceusze z arcykapłanami,
oni w tym pokładali ufność, więc jakoś prosperowali przy tej świątyni, w całym tym systemie. Z drugiej strony faryzeusze, którzy próbowali nadrabiać swoją hipokryzją. Wreszcie i prości ludzie, którzy idąc do świątyni czasem może się gorszyli postawą kapłanów, arcykapłanów, tą świątynią skorumpowaną, współpracującą z okupantem. Może również dostrzegali tę hipokryzję faryzeuszów. I co ci prości ludzie mieli wybrać? Jak mieli żyć? Nawet sam Pan Jezus musi tak dziwnie mówić ludziom, że widzicie na katedrze Mojżesza zasiedli tacy a tacy. Słuchajcie, co mówią, ale nie naśladujcie uczynków. Czyli Pan Jezus daje rozwiązanie w takiej kłopotliwej sytuacji, kiedy no, wydaje się, że z nauczania faryzeuszów wynika, iż oni są gorliwymi wyznawcami Pana Jezusa, ale tak nie gorliwymi wyznawcami Boga Jahwe, ale uczynki świadczyły o czymś innym. Więc Jezus demaskuje tę hipokryzję i pokazuje, słuchajcie ich słów, ale uczynków nie naśladujcie. To jest jakieś lekarstwo na to stanięcie na rozdrożu. Kiedy no, jakoś kruszą się fundamenty, kiedy naród wybrany znalazł się w sytuacji kryzysowej, gdy chodzi o ich religię w dobie właśnie tutaj okupacji rzymskiej, kiedy jedni okazali się kolaborantami okupanta, inni takimi, którzy raz za okupantem, raz przeciw, ponieważ faryzeusze spodziewali się Królestwa Bożego, to tak ci Rzymianie, niech oni sobie tam będą, to znowu rewolucjoniści, prawda, ci Sykaryjczycy, prawda, zeloci, którzy gotowi byli naprawiać świat przez zabijanie wroga wprost, bo trzeba coś zrobić. Więc wobec tych różnych opcji, sposobów radzenia sobie ze złem, którą drogę wybrać, która jest właściwa? Otóż Jezus przychodzi do takiego narodu zagubionego, pogubionych owiec i On jako autentyczny interpretator prawa Bożego i jako no, ten, który naucza, jako mistrz, nauczyciel autentycznie woli Bożej, rzeczywiście daje to światło. On daje światło sobie współczesnym, ale też daje światło i nam. Więc on pozostaje nauczycielem i mistrzem, który chce nam pokazywać drogi w każdej epoce, w każdym czasie. A potwierdzeniem tego, że on jest tym właściwym mistrzem, jest również to, że on wypełnia pisma i że on działa dobrze, czyli uzdrawia, że on pochyla się nad potrzebującymi, ba, że on chce do tego Bożego spichlerza zebrać jak najwięcej właśnie tej pszenicy. Obraz sądu Bożego jako żniwa występuje już w Starym Testamencie. Jezus więc przychodzi jako ten eschatologiczny żniwiarz. Sam mówi, że żniwo wielkie. Więc zbliża się sąd, zbliża się koniec. Trzeba więc to, co jest tym wspaniałym ziarnem cennym, trzeba zebrać. Wielu ludzi jest szczerych, którzy szukają Pana Boga, ale trzeba im głosić Ewangelię. Kto ma to robić? Więc Jezus pokazuje drogę. Trzeba prosić o pasterzy, prosić o żniwiarzy, o robotników na żniwo. Prosić Pana żniwa. Więc jeśli będziemy się nawracać i właściwie wołać do Pana Boga, modlić się, to nie zabraknie nam pracowników na to żniwo, czy nie zabraknie i kapłanów, i tych, którzy będą opiekować się nami od strony choćby duszpasterskiej, sakramentalnej. Ale jeśli nie będziemy prosić, będziemy myśleć tylko po ludzku o sprawach
i Kościoła, i naszego zbawienia. Jakby Pan Bóg był gdzieś daleko i jakbyśmy mieli sami wszystko sobie tu po swojemu urządzać, no to może się okazać, że nie będzie robotników na żniwo. Jezus chce, aby właśnie to za pośrednictwem ludzi było kontynuowane to żniwo i ta misja szukania zagubionych owiec, co wiąże się także z tym, że ci posyłani mają w imieniu Boga te owce zaopatrywać, uzdrawiać, uwalniać, wskrzeszać umarłych, wypędzać właśnie demony. Więc takie światła daje nam dzisiejsza liturgia słowa właśnie w ten sobotni wieczór pierwszego tygodnia Adwentu. W te słowa się wsłuchujemy jako słowa nadziei.